Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Elden Ring. Znajdujemy się aktualnie tutaj, na malowniczej wyspie. Znaleźliśmy tutaj Patchesa. It's been a long while. It's me, Patches the Untethered. I'm still in business, if you can believe it. Now I'm my only supplier, so I haven't got much. But everything here is top notch. Patches Emporium. Now open in Rea Lucaria. No, sprawdźmy, co to ma ciekawego. Daliśmy te kajdany Margita, których nie użyliśmy, koniec końców. Odłamek szkła, klucz kamiennego miecza. Patrzcie, jaki ten klucz jest drogi. 5000 kosztuje, gdzie u innych kupców kosztuje tak po 3. Nie? Więc to jest prawie dwukrotna przebitka. No, tak to w sumie nie ma nic ciekawego. Możemy z nim pogadać. Have you met that girl, Raya? She's a strange one, but I believe she was in need of help. Not that it's any of my business, but if she rings your bell, why not lend her an ear? You're making your way to the Erd Tree, no? Well, I heard something that might help. A special means of reaching your destination. Have you ever seen an Iron Virgin? The clunky contraptions are whirlwinds of sickles and spiked W wheels. poprzednim odcinku walczyliśmy z taką. They were endowed with a spell of transposition. And get this. A surviving virgin sits at the bottom of the big water wheel in the Academy of Rea Lucaria. Its transpositional powers fully intact. So right, if you get caught in it on purpose, it'll chuck you out straight at the base of the Erd Tree. Or so I'm told. O, ciekawe. I musielibyśmy zostać złapani przez jedną z żelaznych dziewic. Odpocznijmy do zmroku. No, gdzie jest to? Obrzydliwstwo. Kolejne. Sprawdźmy, co tu jest jeszcze ciekawego. Wokół wysepki, ale no, chyba nic. Chyba nic tu nie ma. O! Widzicie? Jest ta... no to świecące coś, co prowadzi... Ale my, bo my już tu byliśmy, okej, dlatego nie można jej aktywować. Tak śmierci, o! Mamy jednak bossa. Mamy bossa. Generalnie mu trochę swój rozmiar przeszkadza, mam wrażenie. Przez to, że on jest taki duży.
To całkiem łatwo go zaatakować, nie? Pokonany. Super. Plus 6600 tusz i drzewny miecz z czerwonymi piórami. Zaraz to sprawdzimy. Co on daje? On powinien być tutaj. Zwiększa siłę ataku, gdy punkty życia znacznie spadną. O, to jest w sumie całkiem fajne. Żebyśmy mieli low HP, to będziemy dużo więcej bić. Może to być naprawdę spoko, jako któryś tam amulet, nie? Tylko co widzę, to tutaj nic ciekawego nie ma. Jeszcze chciałbym się do kościoła przyrzeczeń przenieść, bo z tego co słyszałem, to tam także znajduje się boss w nocy. My teraz mamy teraz noc. Żółwia. Daj niebieską rosę. O Renali, o Ordeganie, daj zwój. No, odcinka. Mam jakiś zwój? Możemy spojrzeć w sumie. A, ominąłem. Książki z przepisami mamy w sumie zwój, no jeden. Zobaczmy, jak czary odblokuje. Nauczy się magii. Mamy karyjski wielki miecz. Wykonuje zamaszyste cięcie wielkim mieczem. O, to by było super. Odłamek był z kamiennej komety. Wystrzeliwuje magiczną kometę z długim ogonem. Fajne. Mielibyśmy spróbować noc, ale... A, chyba właśnie się zrobił dzień tak w ogóle. Nie, no to pokazuje, że jest noc. Dobra, odpocznijmy do zmroku. Jeszcze raz. No rzeczywiście, tutaj jest strasznie jasno. Być może przez to drzewo. Musimy uważać, bo ci łowcy są strasznie silni. Bo bierzemy identyczną taktykę jak ostatnio. Czyli... obrzucimy go gównem, że tak to powiem. Kurwa, to są też te szkielety. Wiem, że on potrafi atakować przez... Dobra. Uj. A! Musimy walczyć, nie wiem, czy nie w obrębie kościoła, albo wokół niego. Bo trochę za daleko wyszliśmy i... już było nieciekawie. Musimy uważać. Hmm.
Ma strasznie duży zasięg. Kurde, nacisnąłem unik. Musimy uważać. Właśnie ile zadam w ogóle w łucie błyskawić. 210. No to jednak więcej bije kula ognia. Kula ognia bije 300 łącznie. No i nie zdążyłem zrobić uniku. Uważać, bo on z tym swoim mieczem. Idźmy tutaj. Kurwa no. Zginęliśmy. Oj, to mogło się skończyć źle. Dobra, już mam mało życia. O, super! O, udało się. Pokonano wroga. Plus 6000 dusz i dzwonek kulisty kupca mięsa. O, możemy się udać i dać ten dzwonek z tym starym babą. Kurde, tego się nie spodziewałem generalnie, że tu będzie jakaś walka. O. Właśnie się dziwiłem, co tu tak ciemno jest. Może zaraz się dowiemy, o co chodziło. Przywierająca kość. Cóż to jest? Jest to jakaś broń, podejrzewam. Albo amulet? Też nie. Sprawdź w ekwipunku, gdzie by to mogło się znajdować. Przedmioty kluczowe. Także nie, zaraz tego poszukam.
Tak, no jednak jest w orężach. To są jako pięści przybierające kość. Wrażenia fizyczne i magiczne. Skaluje się z zręcznością, mistycyzmem i siłą. Przerażająca broń wykonana z utwardzonej ręki szkieletu. Wada nią Ensha od królewskich szczątków. Dopasowuje się do chwytu i zagnieżdża w pięści. O, lgnące stworzenie, król nie odda ręki. Tutaj nie mamy nic nowego. No właśnie, czy to nie był w ogóle ten ziomek? Tutaj stał cały czas. Hełm królewskich szczątków, zbroja królewskich szczątków, rękawice i nagolenniki. To był on, chciał nas zabić. Tylko chciał to właśnie zrobić w nocy. Lżejsze i... Hełm ozdobiony złotymi ludzkimi kośćmi, noszony przez milczących zwolenników Sir Gideona Wszechwiedzącego. Stopniowo przywraca punkty w życiach, gdy ich liczba jest zmniejszona. O, ej, super! A sprawdźmy resztę rzeczy. Zbroja ozdobiona złotymi ludzkimi kośćmi. Stopniowo przywraca punkty życia. Coś powiem tak. Tak. Tak, no. A jakbyśmy sobie ubrali taki secik. Wyglądamy jak taki trup odchodzący, chodząca śmierć. Ale nie widzę, żeby nam regenerowało życie, tak szczerze powiedziawszy. Tak więc wrócimy sobie do naszego uzbrojenia. Pójdźmy pogadać z tymi babciami. Co, teraz możemy plasterek mięsa, kawał mięsa, mięso z żółwia kupić. Okej. Jeszcze trochę będziemy mieli na poziom w sumie. Może to on nam powie, o co chodzi, dlaczego ten kumpel chciał mnie zabić. Apologies for that nasty business. Ensha got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Ensha is slain and gone. Finished. Forevermore. No, ty byłeś kurde mistrzem. Allow me to tender some advice in regard to the half of the secret medallion you possess. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake. Już znaleźliśmy She ją. knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Tak, no. Dobra. No, to coś tak generalnie mi śmierdzi, bo on jest jego mistrzem, więc podejrzewam, że zlecił zabicie nas, nie? Tak na pewno było. No ale okej. Skoro tak się stało, no to się stało, co? Nic nie zrobimy na to. Ogarnijmy sobie tą wioskę Albinauryków. Dobra, tu już byliśmy. W pierwszej kolejności możemy się udać przez ten most. Jest strach, że się zawali. Dobra, tu mamy jakiegoś przeciwnika. O, trochę tutaj wisi na tym drzewie, nie powiem, że nie. Krwawy skrzep albinauryków. No chyba nic więcej tu nie ma.
Kryształowy miecz, jednak coś tu jeszcze było. Sprawdźmy sobie, bo wygląda całkiem zacnie. Prosty miecz, obrażenia fizyczne, jak i magiczne. Zgaduje się z inteligencją i siłą. Miecz wykonany z czystego kryształu. Czyn niemożliwy dla człowieka, zaklęty potężną magią. Jego atak wzrasta wraz z inteligencją. Nieodgadnieni kryształnicy mają jeden cel. Chronić swoje kryształy do końca. Jedna z teorii głosi, że tęsknota za powrotem swojego stwórcy, który wykuje im nowych towarzyszy. Tak, wiem, że nie mogę go nim skutecznie władać, ale chciałem tylko zobaczyć. Ej, wygląda super. W miarę szybki. Jakby ktoś grał magiem. Skalowanie z inteligencją. Bardzo fajna sprawa i całkiem spoko ma obrażenia. Fizyczne 106 i magiczne 68. Że tak powiem, na pierwszym poziomie. Spoko opcja. Jak się go rozwinie, to może będzie się jakoś fajnie nawet skalował. A tymczasem udamy się na ten drugi most. Ten wyższy. Super, udało nam się go bezproblemowo zabić. A w ogóle zobaczcie, możemy pogadać z tym gościem. My legs will soon fade, alas. This is the O nie! Czemu? Czemu powiedzieć, że dostarczyliśmy jego list? On umarł. Bardzo smutno. Szybko musimy dorwać tego żuczka. Okej. Specjalnie napiłem się najpierw. O, możemy ją przyzwać? Ciekawe czemu? Zaraz to zrobimy. Bo to wygląda, jakby mogło być jakaś walka z bossem. Walka dystansowa. Jakiś pies. Coś tu się dzieje. Specjalnie najpierw wypiłem miksturę, żeby po zabiciu żuczka nam się zwróciła, nie? Bo to nie działa tak, że on dodaje nad maksymalny poziom. Przyzwijmy ją, żeby pociągnąć jej quest dalej. Nefeli Lu, wojowniczka, przyzwana jako sojusznik. Fajne ma te toporki. Co, jest to walka z bossem? Uważaj, piec. A wygląda znajomo. Przed tobą boss. Zabójca omenów. O kurwa. Ziom, co nas zwanshotował, ty. Przyzwijmy ją z powrotem. I rozprawmy się z tamtym ziomkiem. Weźmy sobie, wypijemy butelkę niesamowitego eliksiru w takim wypadku. Musimy uważać.
Bo gościu ma na combo, nie? Tam mogliśmy go dobić. Super, udało się. Tynkaty talizman Tigla. Sprawdźmy sobie. Tutaj jest. Zmniejsza obrażenia i siłę trafień w głowę. Tak jest sobie, szczerze powiedziawszy. Prawdopodobnie za wysoko. Możemy spaść tu ewentualnie na ten pierwszy podest, ale po cholerę. Da się góra. Przed tobą kłamca. To był cenny przedmiot. Tu mamy jakieś ziółko. Czy tu są jakieś... Właśnie, czy tu będzie jakiś fajny... cenny przedmiot, tak jak mówią. Raczej nie. Pewno mało widać, dlatego gdzie jest lampa. Tutaj. Co my tu mamy? Półkroniczny. Dobra. A co mamy z tej strony? To już nic nie mamy. Powiedziałem, że była jakaś wiadomość, ktoś tam wskoczył, ale... chyba nie ma tam żadnego przedmiotu. Możemy sobie wejść na daszek. Tak, no nic tu nie ma, mógłby być tutaj przedmiot, całkiem fajne miejsce. Dobra, no to w sumie... cofnijmy się i pogadajmy znowu z nią. Jeśli dalej będzie stała pod tym mostem. Możemy dodać sobie jeszcze poziom. Rozwój postaci. Możemy dodać... punkcik w wiarę. Chcemy mieć wiarę na 30 punktów. Ta kula ognia wymagała od nas 41, okej. Okay. Podejrzewam, że jest ona strasznie silna. Jeszcze jeden. Nawet najsłabsi przeciwnicy, jak są w kupie, potrafią bardzo dużo zrobić. No nie, nie ma już jej. Tak, no zniknęła po tym, po... zniknęła w momencie, w którym odpoczęliśmy przy ognisku. Ale chciałbym, że z tym będziemy mogli porozmawiać. Wiecie, to było chyba na tyle z tego miejsca. Tutaj kurczę, jakoś mi się chciał jeszcze dostać, ale nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, jak. Bo to jest jakby nad nami. Wszystko. Więc to sobie jakoś później ogarniemy. Pisaliście też, żebym wpierw udał się do tej posiadłości tutaj, na północ od Akademii. I jak najbardziej możemy to zrobić, ale to już w przyszłym odcinku. Tymczasem dziękuję za oglądanie, zostaw lajka, subskrypcję, skomentuj. Trzymajcie się i na razie.